Dialog społeczny to droga do porozumienia między stronami. W sferze zawodowej to dialog między pracownikami a pracodawcą. Jakie są koszty tego dialogu? Najczęściej i najgłośniej mówi się zwłaszcza ostatnio na temat kosztów wynikających z funkcjonowania związków zawodowych. Są tacy, którzy podważają sens i zasadność finansowania reprezentacji pracowników w firmach, zapominając często, że funkcjonowanie związków zawodowych odbywa się w oparciu o ustawę. Każda rozmowa dotycząca funkcjonowania związków musi być sprowadzona do ustawy o związkach zawodowych. Przypominam, że ta ustawa funkcjonuje, została przyjęta przez Parlament Polski i w ramach tego dialogu występują koszty. Koszty po stronie pracodawcy i koszty po stronie związków zawodowych. Jedynym kosztem, jaki ponosi pracodawca, jest to koszt wynagrodzeń pracowników etatowych związków zawodowych. Opisane jest to w ustawie i wynika z tego wprost, że jeżeli w organizacji jest 150 pracowników zrzeszonych, wówczas jest jeden etat. W przypadku, kiedy pracowników jest 500, są dwa etaty. W przypadku, kiedy jest 1000, trzy etaty i za każdy następny 1000 przypada jeden etat. Pracodawca płaci wynagrodzenie tak jak za urlop pracownikowi, który wcześniej odszedł na etat związkowy. W związku z tym, jeżeli istnieje porządek prawny, to trudno go negować do momentu, dopóki on funkcjonuje. Parlament ma zawsze możliwość zmiany tej ustawy. W związku z tym, jeżeli dyskutujemy na temat kosztów funkcjonowania organizacji związkowych, to musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że to jest rozmowa na temat kosztu dialogu społecznego. Ten dialog społeczny po stronie związków zawodowych istnieje i po stronie pracodawców. I teraz trzeba sobie powiedzieć, czy ten dialog jest adekwatny do ponoszenia kosztów, czy lepiej nie ponosić tych kosztów, a problem rozwiązywać nie przy stole negocjacyjnym, a poza nim, czyli na ulicy. A przecież koszty dialogu społecznego to nie są jedynie koszty funkcjonowania związków zawodowych. Nie mówi się wcale o tym, że pracodawcy również tworzą związki, które kosztują nie tylko same przedsiębiorstwa, ale także skarb państwa, czyli nas wszystkich, także pracowników przedsiębiorstw, a są to pieniądze niemałe. Kwestia kosztów funkcjonowania związków pracodawców była przedmiotem interpelacji poselskiej złożonej przez posła Ryszarda Zbrzyznego. I ja zapytałem się, w jaki sposób traktuje się organizacje pracodawców w kontekście wielkiej napaści na związki zawodowe, które rzekomo są finansowane przez pracodawców czy też przez budżet państwa. I dzisiaj zgodnie z obowiązującym prawem pracodawcy w sposób nieskrępowany niczym mogą odpisać w skali kraju rząd wielkości około 400 milionów złotych na działalność swoich organizacji, organizacji pracodawców i nie są to środki z kieszeni pracodawców, tylko są to środki wpisywane w ciężar kosztów działalności przedsiębiorstw, co oznacza, że także pośrednio finansuje organizacje pracodawców Skarb Państwa, bowiem od tych 400 milionów złotych nie odprowadza się 19% podatku dochodowego do osób fizycznych, to jest rząd wielkości około 80 milionów złotych. I na moją interpelację pan minister Grabowski, ówczesny wiceminister finansów, odpowiedział, że tak właśnie rzeczywiście tak się dzieje. Z tym, że zdaje sobie sprawę, że to są takie koszty, ale demokracja musi kosztować. Więc jeżeli musi kosztować, to myślę, że nie należy wytykać związkom zawodowym, że rzekomo są finansowane w sposób niegodny, uzależniający je od kogokolwiek i w jakikolwiek sposób. Myślę, że te dwie wielkości są nieporównywalne, a więc poziom świadczeń na rzecz pracodawców, czy też z poziomem świadczeń na rzecz związków zawodowych. I myślę, że to trzeba tak uregulować, żeby to było proporcjonalne. Dzisiaj tak nie jest. Oczywiście na niekorzyść związków zawodowych dzisiaj mamy tę sytuację, więc dziwię się pracodawcom czy organizacjom pracodawców, że dzisiaj próbują szaleć w zderzeniu z związkami zawodowymi, pokazując rzekomo, że to ich bardzo dużo kosztuje. Koszty dla Skarbu Państwa, co za tym idzie, nas wszystkich, nie dotyczą jedynie finansowania etatów w związkach pracodawców,
funkcjonujących wewnątrz firm, to wiele innych elementów, na które składamy się wszyscy. Te, o których mówiłem przed chwilą, wynikają na wprost z ustawy, a więc idą w ciężar kosztów działalności przedsiębiorstwa, z czego nie ma podatku CIT-owskiego, a więc podatku dochodowego od osób fizycznych, ale są jeszcze inne praktyki, które są stosowane przez organizacje pracodawców i pracodawców zrzeszonych w tych organizacjach i one oczywiście też są zgodne z prawem, a mianowicie zlecanie przez pracodawców swoim organizacjom organizacje szkoleń bardzo kosztownych, często zagranicznych, a to kosztuje dziesiątki tysięcy złotych od jednej osoby, czy też różnego rodzaju opracowania, opinie, konsultingi i tego typu działalność, która w sposób uznaniowy jest traktowana na zasadzie wzajemnych umów. Powiem, że ja takie umowy miałem okazję też widzieć i one opiewają na kwoty sięgające nawet miliona i więcej złotych. Zresztą takie przykłady, takie konsultingu mam z ostatniego podglądu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Tam spółki kojarzone, spółki, firmy doradcze kojarzone i z organizacjami pracodawców, w której jest zrzeszona Jastrzębska Spółka Węglowa, i z partiami politycznymi dzisiaj, które są na topie i rządzą Rzeczpospolitą. I tam umowy sięgały czy przekraczały kwoty grubo miliona, półtora miliona złotych. Są kwoty po kilkaset tysięcy złotych. A więc to są koszty, które dodatkowo ponosi pracodawca na rzecz swojej organizacji, w której jest zrzeszony. Oprócz tej składki członkowskiej, która tak właściwie w zderzeniu z tą wielkością to jest drobiazgiem. Siła pracodawców to także ich reprezentacja w różnych gremiach międzynarodowych. Koszt składek utrzymania w międzynarodowych związkach pracodawców pokrywa Skarb Państwa. Warto zwrócić uwagę, że w Sejmie zasiada jeden przedstawiciel związku zawodowego, to jest Ryszard Zbrzyzny. Grono pracodawców reprezentowane jest o wiele liczniej, stąd też większy wpływ na tworzone prawo. Dialog społeczny może się toczyć w wielu miejscach skutecznie, o ile przygotowane są do tego strony. Jednym z takich miejsc powinna być Komisja Trójstronna, która w ostatnich latach jest praktycznie ciałem martwym. Formuła Komisji Trójstronnej dotychczas obowiązująca się wyczerpała, bowiem to była regulacja, która nie dawała żadnych praktycznie praw stronom dialogu społecznego, a przede wszystkim związkom zawodowym, czy też nawet organizacjom pracodawców. To do tej pory polegało na tym, że przedstawiciel rządu przychodził, komunikował I oczekiwał ze strony i związków zawodowych, i pracodawców akceptacja gdyby jego pomysłów na zmiany w prawie, czy też decyzje Rady Ministrów. Najczęściej to nawet było już po decyzji Rady Ministrów. A więc ta formuła się wyczerpała i od prawie dwóch lat nie funkcjonują ani Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego, ani Komisja Trójstronna na poziomie centralnym. Dzisiaj jesteśmy na etapie, i częściowo to już jest dogadane, tworzenia nowej formuły. Bardziej partnerskie niż to do tej pory miało miejsce. Aczkolwiek patrząc na zachowanie się niektórych przedstawicieli rządu w tym dialogu, którego nie ma, społecznym, to nie jestem tutaj optymistą, że w tej kadencji tego Sejmu uda się ostatecznie tę kwestię uregulować. Mam nadzieję, że jesienią tego roku będzie nieco inny podział mandatów poselskich w polskim parlamencie i będzie łatwiej o rzeczywiście nawiązanie do takich regulacji, które będą dobrze służyły i rządzącym, ale także rządzonym, ale także reprezentacją i pracodawców, i związków zawodowych, ale to jest przed nami. Zarzutem często podnoszonym jest liczba związków zawodowych w jednej firmie. Nikt nie wspomina o wielu związkach pracodawców. Nie mówi się także i o tym, że często za liczbę różnych organizacji związkowych w jednej firmie odpowiadają właśnie pracodawcy. Przedstawiciele dużych central związkowych są skłonni rozmawiać o zmianach, które doprowadziłyby do tego, że powstałaby kategoria związku reprezentatywnego, czyli zrzeszającego większość załogi w danej firmie. Wydaje się to jednak wyjątkowo niewygodne dla pracodawcy właśnie, bo o wiele trudniejsza byłaby rozmowa z jednym, dwoma czy nawet trzema silnymi reprezentacjami związkowymi niż z rozdrobnionym ruchem związkowym. Myślę, że ustawa o związkach zawodowych rzeczywiście wymaga pewnej nowelizacji, ale ja nie byłbym skłonny iść w kierunku ograniczenia możliwości zrzeszania się, bo to jest przecież nasze prawo obywatelskie wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ale myślę, że w ustawie o związkach zawodowych powinna być inna definicja reprezentatywności związkowej.
To nie może być tak, że związek zawodowy w firmie, który rzesza 10 tysięcy pracowników, może być zablokowany przez związek, który liczy 10 pracowników, bo my tu już nie mamy do czynienia z demokracją. To jest anarchia, a nie demokracja. I powiem, że chyba nie będę się mylił, że twórcami tych i tej wielkości, tych ilości związków zawodowych w firmach są także pracodawcy, którzy próbują rozgrywać sprawę związkową rękami pseudozwiązkowców, a więc bardzo wielu pracodawców tworzy sobie swój dyspozycyjny związek zawodowy, żeby rozbijać jednolite stanowisko związkowe i żeby móc później w sposób nieskrępowany w sensie ustawowym decyzje, choćby regulaminy wynagrodzenia, czy regulamin świadczeń pracowniczych, czy podziału środków na zakładowych funduszu świadczeń socjalnych i tak dalej, i tak dalej. A więc tę kwestię myślę, że trzeba uregulować, tylko nie ograniczać możliwości zrzeszania się, ale zdefiniować prawa związku zawodowego do reprezentowania związku pracowników w uzależnieniu od ilości członków tych organizacji będących pracownikami u danego pracodawcy. I to jest, myślę, że główny kierunek zmian. Aby porozumienie bez względu na rodzaj kwestii spornej było efektywne, dwie strony powinny być przekonane o słuszności przyjętego kompromisu. Muszą być zatem do rozmowy przygotowane. Waga porozumienia jest tym większa, im większej liczby osób dotyczy i takie przygotowanie stronie pracowników daje związek zawodowy finansowany z własnych składek. Ważnym jest, żeby do stołu negocjacyjnego zasiadały strony przygotowane do tego dialogu. Otóż z jednej strony występuje przygotowany pracodawca. Pracodawca pokrywa koszty swojego przygotowania z środków wypracowanych przez firmę. Z drugiej strony zasiadają przedstawiciele organizacji związkowych i te koszty przygotowania pracownika do tego dialogu pokrywa związek zawodowy, a więc szkolenia, a więc wszystkiego rodzaju kursy, czy też pozyskiwania wiedzy, związek zawodowy pokrywa sam. To jest element bardzo ważny w dyskusji, bo przecież chyba o to chodzi, żeby podpisywać porozumienia, a nie tylko o nich rozmawiać. I tutaj musimy wrócić znowu do tego kosztu. Dobre porozumienie zawarte między pracodawcą a pracownikiem musi być oparte na wiedzy. Jeżeli ta wiedza jest, jest dobre porozumienie. Jeżeli nie, to znaczy, że któraś ze stron zawarła porozumienie niezgodne ze swoimi intencjami. Koszty funkcjonowania związków zawodowych to kwestia podnoszona głośno i często. Dzieje się tak być może dlatego, że to organizacje związkowe działające wewnątrz firmy widzą więcej i głośno o tym mówią. W KGHM-ie można byłoby pogrzebać w kosztach i znaleźć takie koszty, które moim zdaniem są zupełnie nieuzasadnione i powiem, że one są astronomiczne, gdybyśmy zderzyli to z rzeczywistymi kosztami funkcjonowania związków zawodowych w tej firmie. Bo choćby pierwszy z brzegu. Koszt związany z tak zwaną osłoną medialną, czy PR-em popularnie nazywanym, rok 2014 to jest ponad 50 milionów złotych. A więc 50 milionów złotych to jest astronomiczna kwota nawet dla średniej wielkości pracodawcy. 50 milionów złotych, które wypompowano z KGHM-u tylko i wyłącznie po to, żeby zadbać o własny wizerunek. Nie wiem, co my mamy tutaj do reklamowania, bo miedź się dobrze sprzedaje. I tak właściwie na cenę miedzi nie ma wpływu żaden PR. To są ceny giełdowe, obowiązujące w świecie. Także PR nie ma wpływu na relacje między złotówką a dolarem, czy złotówką a euro. A więc to są nieuzasadnione moim zdaniem koszty i tym się powinna zająć Rada Nadzorcza naszej firmy. I ja jeszcze tak na zakończenie powiem, że gdy zderzymy tą wielkość, ponad 50 milionów złotych w roku 2014 z podobną działalnością KGHM-u sprzed paru lat, 8-10, to powiem, że to jest kwota 10-krotnie wyższa. Bo w roku 2004, to dobrze pamiętam, to była kwota około 6 milionów złotych. A więc pytanie, co się stało w tym czasie, że tak dużo pieniędzy wydajemy na tak niepotrzebne cele? Konstytucja gwarantuje nam wolność zrzeszania się. Tymczasem w Polsce w wyniku przyjmowanych kolejnych aktów prawnych wzrosła liczba osób na tzw. umowach śmieciowych. Pracownik zmuszony bywa do założenia własnej firmy, by świadczyć usługi. Teoretycznie staje się pracodawcą, ale to jest tylko teoria. Nie ma prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, jednocześnie pozostając najsłabiej chronionym elementem rynku pracy, bo umowa cywilnoprawna pozbawia go choćby praw wynikających z kodeksu pracy. W tej sprawie powinien się wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny.
Od ponad 2 lat w Trybunale Konstytucyjnym jest wniosek OPZZ-u w sprawie właśnie zgodności z konstytucją naszej ustawy o związkach zawodowych, z której wynika, że do związków zawodowych mogą osoby należeć, które posiadają stosunek pracy, a więc umowę o pracę. A więc tu jest pominięta sytuacja, z którą mamy do czynienia od kilku lat, a więc ludzie zatrudnieni na tak zwanych śmieciówkach praktycznie nie mają możliwości zrzeszania się, czy też ludzie, czy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników. A więc tych ludzi poza nawiasem możliwości zrzeszania się w Polsce są już miliony. Najbardziej absurdalnym wydaje się jednak zarzut, że związki zawodowe działają przeciwko własnej firmie. Nikomu tak bardzo jak pracownikowi nie zależy na tym, by firma działała dobrze. Związki zawodowe, gdyby chciały szkodzić firmie, to działałyby wbrew własnym interesom i interesom osób, które są zrzeszone w tych związkach zawodowych. Przy głównym celem to jest dobrze prosperująca firma i zadowoleni pracownicy. Taki jest cel działalności związków zawodowych. A więc jeżeli ktoś mówi zupełnie coś innego, to rozmija się z rzeczywistością. I przykładem takim, że nie jest tak, to są związki zawodowe, które funkcjonują w krajach skandynawskich. Skandynawia, jeden z najwyższych poziomów życia i poziom związkowienia ponad 80%. A więc proszę brać stamtąd wzorce. Dialog społeczny to określone koszty. Nie bez pewnych trudności uznaliśmy, że finansowanie partii politycznych z budżetu państwa jest konieczne. Nikt do tej pory nie podważał zasadności finansowania związków pracodawców. Pracownicy muszą mieć własną, dobrze przygotowaną reprezentację, która będzie partnerem do rozmów, by dialog toczył się w salach konferencyjnych, a nie na ulicach. To jeden z filarów demokracji.